Kontynuując naszą przygodę z mitologicznymi bóstwami, wypatrywałem odpowiedzi na pytanie, o kim chciałbym zrobić kolejny odcinek. Wtedy pomyślałem, że gdybym miał wzrok niczym Heimdall, to odpowiedź prędko ukazałaby mi się na horyzoncie. Ta prosta myśl była jak olśnienie. Heimdall był odpowiedzią na moje pytanie. Tak więc poświęćmy dziś mu te skromne parę minut naszego czasu. Heimdall z pewnością zyskał ogromną popularność dzięki dziełom Marvela, w których jest on wszystkowidzącym strażnikiem Asgardu. Strzegącym Bifrostu i, że pozwolę użyć sobie takiego skrótu, jest kierownikiem szybkiej podróży, a miecz jest kluczem do jego środka transportu. Mam nadzieję, że ma to sens. Jego obecność w najnowszej odsłonie gry God of War Ragnarok również wpłynie zapewne na jego większą rozpoznawalność. Jak jednak ta postać, ten bóg, jawi się w mitologii nordyckiej? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie najlepiej jak potrafię. Ten materiał pokryje nie tylko historię Heimdalla, ale opowiem tu też o kilku innych ciekawych sprawach. Od ogółu do szczegółu, lub odwrotnie, jak kto woli. Heimdall jest strażnikiem Bifrostu, czyli tęczowego mostu, który jest jednocześnie wejściem do Asgardu i o samym moście chciałbym opowiedzieć na początku. Wznosi się on nad czterema rzekami i jak wszystko w mitologii nordyckiej i tu z nazwami rzek nie jest łatwo. Już tłumaczę. Dwie z nich nazywają się Kormt i Ormt, a dwie pozostałe noszą tę samą nazwę, czyli Krelaug. Słowo Bifrost oznacza ni mniej, ni więcej drżącą ścieżkę. Był on także zwany Bifrost, co oznacza przelotną tęczę. W obu tych przypadkach znaczenie tego słowa wskazuje nam na niepewną i kruchą naturę mostu. W końcu jest on zbudowany czy stworzony z tęczy, a ta nie kojarzy się nam z budulcem tak trwałym jak chociażby kamień. Można się też spotkać z nazwą Asabru, która z kolei oznacza most asów, a ci mieli codziennie nim przechodzić, udając się na wiec. I choć wszyscy z bogów przemierzali tęczowy most niemalże codziennie, to jeden z nich nie mógł tego zrobić, bo inaczej most stanąłby w płomieniach. Chodzi tu oczywiście o Thora. Nie mam pewności, dlaczego tak jest. Być może tęczowa natura mostu kłóci się z gromowładnością boga piorunów, co mogłoby wywoływać pewną reakcję łańcuchową. Ale to tylko moje domysły. Jeżeli ktoś zna dokładny powód, niech podzieli się w komentarzu. Oczywiście wszystko ma swój koniec i również ten czeka Bifrost. Gdy nadejdzie Ragnarok, Surtr, Olbrzym i Bóg Ognia wraz z innymi olbrzymami wkroczą na most, a ten załamie się pod ich ciężarem. Wiemy już, czym jest Bifrost, czyli most, którego Heimdall strzeże i jaki czeka go koniec. Opowiem teraz nieco o Asgardzie oraz o Gjallarhornie, czyli niezwykłym rogu, który jest w posiadaniu Heimdalla. Otóż Asgard jest jednym z dziewięciu światów, jakie istnieją w mitologii nordyckiej. W języku staronordyckim jego nazwa brzmi Asgarr. I mam nadzieję, że wymawiam to w miarę dobrze. Tę nazwę z kolei możemy rozumieć jako miejsce, ogrodzenie, zagrodę asów. Jest to bowiem dom i jednocześnie forteca asów. Ci są zaś jednym z dwóch boskich plemion. Drugim są Vanowie, a ci z kolei zamieszkują Vanaheim. Sam Asgard jest połączony z Midgardem właśnie za pośrednictwem tęczowego mostu. Schodząc z niego trafia się na zieloną równinę Idaval. Znajduje się tam bardzo ciekawe miejsce, zwane Gimle. Jest ono najbardziej wysuniętym na południe miejscem w Asgardzie. To wzgórze to ponoć najpiękniejsze ze znanych miejsc i ma ono istnieć nawet po końcu świata. Zamieszkiwać je będą ci, którzy przetrwają Ragnarok. Więcej o wszystkich tych magicznych miejscach opowiemy sobie przy okazji konkretnych materiałów. Teraz wiemy już z grubsza, czego strażnikiem jest Heimdall. Opowiedzmy sobie jeszcze o Gjallarhornie, czyli grzmiącym rogu, który jest jednym z najcenniejszych skarbów bogów. Heimdall dzień i noc czuwa, trzymając ten róg w dłoni. Gdy nadejdzie Ragnarok,
Czas ostatecznej bitwy, podczas której wszystko ma zostać zniszczone, giganci wyruszą do Asgardu. Heimdall ma wypatrzyć zbliżającego się nieprzyjaciela i wówczas zadmie w Gjallarhorn. A ten wyda z siebie tak potężny dźwięk i podmuch, że słyszalny będzie w całym kosmosie. Usłyszy go każda istota i będzie to znak, że nadszedł dzień zagłady. Jak widzicie, nasz Bóg miał więc bardzo odpowiedzialne zadanie. Co do samego rogu, to jego wygląd nie został opisany. Ale skoro uważano go za jedną z najcenniejszych rzeczy bogów, to i jego wygląd musiał to odzwierciedlać. Był więc zapewne kunsztownie wykonany i bogato zdobiony. Rogi służyły zarówno do sygnalizowania, jak i do picia. I nawet w przypadku tak cennego przedmiotu istnieją zapiski, jakoby i Heimdall i Mimir mieli z niego popijać. Przejdźmy zatem do głównego bohatera tego odcinka, Heimdalla. Jak już wiemy, jest to jeden z bogów, jeden z asów i jest on czujnym strażnikiem zarówno Bifrostu, jak i twierdzy i krainy bogów Asgardu. Jego imię możemy tłumaczyć jako początek wszystkiego, Heimdall, lub osobno Heimdall, co wtedy ma oznaczać drzewo świata. Zamieszkuje miejsce zwane niebiańskimi klifami, w oryginale Himinbjörg. Znajduje się ono u szczytu Bifrostu. Sam Heimdall obdarzony jest niezwykle bystrym wzrokiem. Widzi on bowiem na setki mil zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie jest to jego jedyny wyostrzony zmysł. Słuch jego jest bowiem tak ostry, że ten potrafi usłyszeć, jak rośnie trawa czy wełna na owcy. To najczęściej pojawiająca się informacja opisująca jego niezwykłe zmysły. Swój czas spędza obserwując, nasłuchując i wypatrując zagrożeń, nieustannie trzymając w pogotowiu Gjallarhorn. Sam Heimdall jest zaś synem Odyna i co jeszcze ciekawsze, ma on 9 matek, które są jednocześnie dziewicami. Dla istot śmiertelnych to, co wydaje się niemożliwe, dla bogów jest czymś normalnym. Ponoć jego matki są córkami morskiego giganta Egira. Jednak co przeczy tej teorii, to niezgodność w imionach jego matek z imionami córek Egira. Istnieją też pogłoski, że Heimdall podzielił los Odyna, jeżeli chodzi o jego niezwykłe zmysły, a konkretnie o słuch. Ponoć miał, tak samo jak Odyn swe oko, poświęcić jedno ze swoich uszu, aby zyskać w zamian ponadprzeciętny słuch. Ale nie mam pewności co do tej informacji, więc podaję ją raczej w ramach ciekawostki. Niektóre wersety poezji staronordyckiej zdają się mówić o tym, jakoby Heimdall miał być również ojcem ludzkości, który jednocześnie ustalił całą hierarchię pośród ludzi. Mówi o tym chociażby powstała około 1350 roku w Islandii pieśń Rigspula. Według niej nasz Bóg w ludzkiej postaci miał podróżować po świecie, przedstawiając się jako Rig. Zachodził on do różnych domostw i w jednym z nich zastał stare małżeństwo, Aj, czyli pradziada, i Eddę, czyli prababkę. Z nimi to biesiadował, a ostatecznie udali się razem do jednego łoża. Gdy Rig, czyli Heimdall, odszedł, małżeństwu urodził się śniady syn. Nadali mu imię Trall. Był on praojcem niewolników, a jego imię oznaczało właśnie w tamtejszym społeczeństwie niewolnika. Rig kontynuował swe podróże i trafił do drugiego domu, gdzie spotkał dziadka, Afi, i babcię, czyli Amma. Tym po jego wizycie urodził się rumiany syn o imieniu Karn, praojciec ludzi wolnych. W trzecim z domostw zastał on ojca, czyli Fadir, i matkę, Modir. Tym urodził się jasnowłosy syn o jasnej cerze, Jarl. Ten zaś miał syna o imieniu Konr. Ci zaś dali początek klasie panującej. Konr po dołączeniu słowa Ungr, Konungr, oznacza króla. Tak przedstawia się historia, według której w pewnym sensie Heimdall miał dać początek ludziom. Choć raczej dał początek właśnie hierarchii i podziałom w społeczeństwie niż samym ludziom, bo ci stworzeni przecież zostali przez Odyna i jego braci. Podczas Ragnaroku, jak już wspomniałem, Heimdall nie tylko zadmie w Gjallarhorn, ale również stoczy bój z Lokim. Jego nielojalność jest zupełnym przeciwieństwem lojalności i oddania Heimdalla.
W niemalże poetyckim starciu dwóch bogów reprezentujących przeciwne sobie wartości zada sobie wzajemnie śmiertelne ciosy i wspólnie polegną, a wokół nich świat będzie płonął i tonął jednocześnie. Tak więc przedstawia się nam historia Heimdala, strażnika Bifrostu. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, a ja chętniej będę przygotowywał kolejne, równie ciekawe materiały.